Według podań historycznych pierwszy Perfect został nagrany na setkę. No bo tak, tak, to jest prawda. Bo tak. Wiesz, to znaczy to, no, jeśli to dobrze rozumiesz, no bo setkę to, wiesz, no okej, okay, setkę to koncertowa, to jest setka. Natomiast to wokalu oczywiście. Natomiast wiesz, salówek pewnie. Wszystko razem, wszystko bez metronomu, bo nie mieliśmy po prostu, bo jeszcze dostępność tego typu urządzeń nie była taka. Dopiero przy drugiej płycie, czyli przy UNU, już miałem takie urządzenie i już po prostu mogłem tego, jakby wiesz, no, nie wiem, czy to jest plus, czy to jest minus, różnie można na ten temat sobie mówić. W każdym razie na pewno równiej. Jeśli chodzi o muzykę taneczną, to wiadomo, ma to znaczenie. Także setka. Setka, wszystko, sekcje, wszystko razem, wszystko w jednym pomieszczeniu, tylko odpowiednie boksy takie ale porobione. Znaczy, gitary, gitary, dwie gitary, mhm. Czyli w tym momencie, no w tym wypadku Zbyszek, Rysiek, Zdzisiek Świętej Pamięci na basie, no ja na bębenku. Ile podejść do numeru na przykład robiliście? Nie wiem, już różnie bywało. Tak jeden. W ogóle to wiesz, to trzeba powiedzieć, pierwsza płyta nie była robiona cięgiem, dlatego że to nie był projekt pod tytułem Robimy płytę. To były wejścia, nagrania były po prostu do radia, do radiowej trójki. Myśmy to robili w studio na Myśliwieckiej, robił to, o Jezu, jak on się nazywa? Okej, okay. Dobrze, przypomnij się. Dogrywane były tam jakieś tam gitary, no wiadomo, solówki. No, wiadomo, wokal. Tak, tak. No i cześć. No, ale to znaczy, że się przygotowaliście. Zasada i płynne próby, na które w zasadzie stodowe, do dzisiaj. Tak? Tak, tak. Myśmy naprawdę byli naćwiczeni, nauczeni. Zresztą to wiesz, chyba nie miałem takiego w życiu okresu, takiego intensywnego, że to było tak kreatywne, że wszystko się nakręcało. Myśmy siebie poznawali. To się wszystko nakręcało, numery się aranżowało codziennie. Myśmy byli codziennie w 06, od 10 żeśmy zaczynali i tak siedzieliśmy do 4 mniej więcej po południu i to tak było dzień w dzień. Z czego wyżyliście w tym czasie? No, takie prozaiczne pytanie. No, nie wiem. Tak sądziłem. Nie wiem. Dobrze. Naprawdę, nie wiem. I od tamtej pory, od czasów tej sesji, czy jakoś się zmieniło twoje podejście do nagrywania, w sensie nagrywasz już sam bębny najpierw, czy wolisz na setkę, czy na przykład w dzisiejszych czasach, jak się nagrywa na twardziela, to częściami w ogóle kawałki, czy nie lubisz? No, tak, 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 no to są przejaja w ogóle, wiesz, przejaja. Faktycznie, wiesz, ta technologia, która weszła, wiesz, owszem, można znacznie więcej w sumie zrobić, no dobrze myśląc. Dlatego, że po prostu można to zrobić 100 tysięcy razy bardziej, w sposób bardziej doskonały, perfekcyjny, jakoś tam wycyzelować to, co chcę. Łącznie poczynając właśnie od brzmienia samego instrumentu, kończąc na tym, co już po prostu konkretnie tam trzeba umieścić w danym numerze, żeby było pięknie. Ale z drugiej strony, no, siedzi we mnie coś takiego, że najbardziej dla mnie, ja doceniam, jeżeli, gdybym miał taką możliwość, czasem mi się to zdarza, ale bardzo rzadko, żeby w studyjnie, wiesz, zrobić coś takiego właśnie typu setka, to bym wolał tak, dlatego że uważam, że jest zwłaszcza w tym gatunku, no, czyli w takiej bardziej rockowej, wiesz, konwencji, to jest, kurde, to jest istotne, żeby było coś takiego, korelacja ta w jednym czasie, w jednym miejscu między ludźmi, żeby to po prostu zagrało w sposób, kurde, jak biały człowiek po prostu, a nie, że każdy wchodzi osobno, czasem nawet się po prostu jeden drugiego nie widzi, że to trzeba robić jakoś tak po prostu, to jest odczłowieczenie, trochę to jest nieludzkie. Owszem, ja to tak robię, no bo takie są wymogi. No. Teraz wiesz, no byłem teraz, oglądałem wczoraj byłem w takim studio, w którym mam podobno robić bębny, no i okej, pojechałem w Kętach. Tym razem w Kętach, to jest za Oświęcimiem w stronę Żywca.
takie miejsce. Bardzo fajne miejsce, no ale no rany, no pojechałem, no. Będę to robił, no. To robił, pewnie to będę robił w sierpniu. Wejdę, sieknę po prostu tam ileś tam, nie wiem, 12 czy tam ile tych piosenek tam będzie i już. Ale to będę robił prawdopodobnie sam, no. I muszę to, wiesz, no już mam ten materiał, no muszę się tego po prostu nauczyć, ustosunkować się do tego. Jakieś tralala, no i później, no wiesz, no to zupełnie inna robota. Wolałbym. A jak podchodzisz do kwestii dzisiejszej tych prac na komputerze, cięcie, gięcie i tak dalej? Sranie w bani. Nagrywanie częściami kawałków? Sranie w bani. Znaczy wiesz, ja zawsze mówię, kurczę, przynajmniej, no nie no, numer trzeba zagrać od początku do końca, no Boże. Bo to jednak są emocje, jednak to słychać pomiędzy, no. Między, że tak powiem, zakąską, a wiesz, no, wódeczką. To słychać. A sami mi czasem właśnie tam zajmijmy się kantami. Słucham? Kantami się zajmijmy. Aha. A refreny później, tak. Nie pasuje ci do niej coś. Nie, to wiesz, to... Nie no, do dupy, no. Znaczy wiem, no ja rozumiem, no wiem, bo przecież o rany, ale nie leży to specjalnie w mojej naturze. Owszem, no ja to zrobię, no przecież to nie ma problemu. Wszystko w życiu, no przecież o rany, no może też i same przebitki, no, okej, okay, dobra. No wiesz, no ale kurde no, co ja całego nie potrafię? Nie było nas trzech, każdy z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, do wszystkiego w bród. Handbag i łyki, dyskusje poszli, niecierpliwy w nas ściskał się duch. Kto dostał nos, kto popłakał się ktoś, coś działo się. A dzisiaj Perfekt jak nagrywa? Jak nagrywa? A ja nie wiem, jak nagrywa. Myśmy tam, ostatnia była rzecz, cośmy to robili, to było 3 lata temu. No, technika się aż tak nie zmieniła od tamtej pory. Osobno, nie? Już wtedy było. Kurnie osobno. Kurnie osobno, niestety. No, ale no, co ja poradzę? No, zresztą, tak wiesz, ja nie wnikam, bo ja już później po prostu stwierdziłem, że nie będę tak wnikał, żebym chodził za tym, jak pies ogrodnika za tym wszystkim, bo też czuję, że chyba mi tam coś pocieli, tam coś tam zrobili, żeby było ładniej. Grałem całe numery, wiesz, tak po prostu nie tam, żeby coś, ale tak wiesz, pięknie, sandowo, pięknie, ale na przykład blachy mi się nie podobają, bęty zajebiście. No robił Kamiński, wszystko wiesz, fajnie, no ale i to bez trzy robione, bo bardzo, bardzo fajnie, bo warunki takie, wiesz, komfortowe, a za to drogie, jakby to było wszystko ze złota, no. No więc coś za coś. No ale później jeszcze, wiesz, no się okazało, że tam coś, jakaś manipulacja musiała być, ja im kurde nie wierzę. Ale tak wracając do tych czasów jeszcze, powiedzmy przełomu 70-tych, 80-tych lat, czasów tego pierwszego Perfektu, tego pierwszego popularnego Perfektu, nie mówię o tej wersji Disco Band. Wiadomo. No, były te czasy, o których mówiłeś, że musiała być melina pałkarska, prawda? Sprzęt trzeba było właściwie to załatwiać. A jak to było, jak coś się spieprzyło w tym sprzęcie? Jak sobie radziliście wtedy? No, najweselej to było, jak się spieprzyło na koncercie. Najlepiej naciąg. Naciąg. Albo na przykład stopa pękła. Ja na przykład miałem na to taką receptę, no naciągi, no jakiś zapas, no żeby przynajmniej te na werbel, ale czasem na przykład jak stopa poszła, no to nie, jakieś klejenie. Ale ja, jeśli chodzi o inne tam historie, bo to się wszystko sypało, bo to tam czy jakiś gwincik poleciał czy coś, no ja zawsze woziłem ze sobą zestaw mojego ślusarza i dzięki temu jakoś to, wiesz, się dawało, no ale czasem były dramatyczne historie, no że po prostu jest koncert i nagle jest 20 minut przerwy, no bo to coś trzeba naprawić, no.
A nie ma, wiesz, no na przykład drugiej stopy nie miałem, bo mi nie było, kurde, stać, no. Za bardzo. Tam na coś, wiesz, innego. No to bywało. A swoją drogą mechanizm stopy jaki był? Jak pamiętasz, producent? Ja bardzo, w ogóle, ja, wiesz, bardzo dużo grałem, długo i długo grałem na szpaderski. Po prostu tak sobie wygimnastykowałem nóżkę, że szpaderski nie był mi po prostu przeszkodą. Tylko, że niestety był materiały były, wiadomo, one, jakie one były, więc pękały te sztyfty. Więc zawsze miałem pęczek sztyftów. To było tak jakoś tak u niego zrobione, że no tu się w tych takich to się wkłada i tam się blokuje i jest cześć, no nie? A on miał jakoś tak, że był jeszcze z gwint i to się wkręcało i dopiero ten gwint to już było osłabienie materiału. Zawsze na jak koniec nagwintowania już był, następował już ten gładki odcinek, no to w tym miejscu najczęściej to było tak, że ona po prostu dawała ciała, mówiła dziękuję. No. Oj, bywało. Naciągi te, kurde, po prostu pęknięte. Ale nie, no ale tak naprawdę to gitarzystom częściej pękały strony niż mi tam jakieś te różności się działy. Ja byłem po prostu wcale nie taki najbardziej awaryjny.